Kasia, wiesz co, tyle mówi się o tych pozyskach, ale w ogóle na czym one polegają? Tak naprawdę pozysk jest to skrót, którym posługują się pośrednicy, a chodzi tutaj o pozyskanie nieruchomości do sprzedaży. No okej, ale to powinno być mega proste. Pewnie każdy chce, żeby agent nieruchomości sprzedał komuś mieszkanie. Poczekaj, nie jest to wcale takie proste. Najpierw trzeba zweryfikować rynek i zobaczyć, jakie są aktualne oferty sprzedaży. Następnie przechodzimy do zimnych telefonów do właścicieli. Zaledwie kilka minut musisz przekonać do siebie osobę, która siedzi po drugiej stronie, tak aby powierzyła ci swoją nieruchomość na sprzedaż. I sukcesem będzie, jeżeli uda ci się z nią umówić na spotkanie. No skoro mówisz, że to sukces, to okej, wierzę. No ale dobra, umawiać się na spotkanie już chyba sprawa zamknięta, prawda? Tak naprawdę pamiętaj, że do samego końca nie wiesz, czy jesteś jedynym pośrednikiem, z którym umawia się na spotkanie twój potencjalny klient. Więc potraktuj tą rozmowę troszeczkę jak rozmowę o pracę. A co za tym idzie, musisz się pokazać naprawdę od najlepszej strony. Jeżeli wszystko się uda i pozyskasz tą ofertę, to wtedy zaczyna się prawdziwe wyzwanie. Ale o tym opowiem ci później.